hej. Jest dziś bardzo ładny dzień i jestem przez moment sam w biurze, więc jest to o tyle wygodna sytuacja, że mogę wam trochę opowiedzieć o tym, czym się tu zajmujemy i nie przeszkadzać moim kolegom w pracy. Bo cóż, takie nagrywanie jest jednak trochę dziwne. O co chodzi z tym nagrywaniem w biurze? Ano, jak wiecie i wspominałem o tym przy różnych okazjach, zajmuję się wieloma rzeczami naraz. Więc oprócz malowania jestem też czynnie działającym architektem i projektuję różne budynki. No i teraz postaram się wam trochę opowiedzieć o kulisach tej pracy. To będzie powiedzmy taki raz na jakiś czas spin-off do malowania. Mam na myśli to, że będę mówił też o tym, co robię tam związanego z pracownią, bo nie zamierzam tego pogrzebywać absolutnie, ale od czasu do czasu też usłyszycie coś o tej pracy architektonicznej. No bo kurczę, to jest ciekawe. Od dawna mi się wydawało, że warto o tym opowiedzieć, a teraz już jestem, jakby jest jakaś formuła na to wymyślona, więc zapraszam was. To znaczy miejsce, w którym siedzę teraz, to jest biuro, z którym współpracuję. Biuro polsko-duńskie. Polsko-duńskie, a obecnie chyba też norweskie i chilijskie, bo już w tych chwili się narobiło jak grzybów po deszczu. I jest to biuro specjalizujące się w architekturze ekologicznej. Nazywa się Bierk Architektur i to jest od nazwiska naszego szefa, który ma w nazwisku Bierk, czyli góra po duńsku. Co jest ciekawe dość, ja nie wiem, w Danii są jakieś góry? Na początek opowiem wam o tym, co stoi tam za mną. Mianowicie o tej fantastycznej makiecie. To jest pasywny żłobek w Namysłowie. W pierwszej swojej fazie to był niezwykle high-techowy budynek. Myśmy tam po prostu napchali tyle interesującej technologii, że no niezwykle był wymyślny pod względem ekologicznym. Przeszedł niestety optymalizację kosztową i został tylko budynkiem ekologicznym, energooszczędnym. Ale wiecie co wam powiem? To chyba trochę mówi o naszym biurze, tak przynajmniej dla mnie, bo no cóż, dla nas budynek energooszczędny to jest tylko, a nie aż. Chodzi o to, że my już jesteśmy tak nastawieni na projektowanie ekologiczne, że ja miałbym problem ze zrobieniem takiego zwykłego energożernego budynku, wiecie, takiego klasycznego Januszo architektowania. W pierwszej fazie tego projektu zrobiliśmy budynek aktywno-pasywny, czyli taki, w którym łączyliśmy dwie strategie. Z jednej strony on bardzo mało zużywał energii, był kompaktowy, miał dużo otwarć na południe, które działały jak takie grzejniczki i słońce wpadające do środka ten budynek ogrzewało zamiast, wiecie, płacenia za energię jakąś. I do tego był zoptymalizowany pod kątem takiego certyfikatu Active, to znaczy miał dużo światła, dobrej jakości powietrze. Mamy taką anegdotę z Danii, że jedna ze szkół, które postawiliśmy pasywnych, jest jako taka rejonowa szkoła dla alergików, to znaczy wszystkich alergików z okolicy się do niej zawozi, bo im się podobno poprawia zdrowie w niej, tak dobre jest powietrze. No więc tutaj projektowaliśmy budynek właśnie naraz aktywny i pasywny, z dużej ilości naturalnych materiałów, konstrukcja drewniana, zabezpieczona odpowiednio pożarowo, naturalne materiały, no po prostu tip-top, to był po prostu tak fajny projekt z tymi, w tym pierwszym podejściu był po prostu jeszcze taki wyrafinowany. On i tak jest fajny i powstaje, żeby nie było, ale po prostu ten pierwszy to był taki absolutny Mercedes. Ostatecznie wiecie, w architekturze tak bywa naprawdę często, że kwestia pieniędzy o wszystkim decyduje, bo to są jednak budynki, jedne z najdroższych rzeczy, jakie można sobie kupić, tak? Weźcie, pomyślcie o tym trochę tak, że jeżeli nie macie jachtu, to prawdopodobnie nieruchomości będą najdroższymi rzeczami, jakie posiadacie. No i ponieważ nieruchomości są takie drogie, to skala ekonomiczna powoduje też, że tym bardziej wpływa to jakby na wybór. Tak mi się wydaje, że to gra bardziej znaczącą rolę. Tak czy inaczej, ten budynek przeszedł optymalizację kosztową, został już tylko budynkiem energooszczędnym, ale i tak jest, wiecie, wybudowany z drewna, więc ma niższy ślad węglowy, jest tak całkiem fajnie i przyjaźnie zrobiony. Został trochę zmniejszony, no tam takie różne rzeczy były, ale najważniejsze chyba dla mnie jest to, że on jest zbudowany, że Bierk Architektur w Polsce już jest kilka lat, ale to będzie tak naprawdę pierwsza tego typu realizacja dla nas, bo my się tak dopiero tutaj, tak fizycznie dopiero wgryzamy w ten rynek i czasem trudno jest przenosić te zagraniczne rozwiązania tutaj do Polski. A staramy się to robić, bo to kurczę fajna sprawa. Druga rzecz to jest projekt pasywnego przedszkola w Podkowie Leśnej. Mam nadzieję,
że dotrwa bez żadnych optymalizacji już do końca. Zanosi się na to. Jest bardzo fajnie zrobionym budynkiem pasywnym, wykonanym w technologii modułowej, czyli będzie przyjeżdżał w tirach, w częściach na plac budowy. To jest budynek złożony z 52 modułów, które przyjadą w całości na tirach, wykończone w środku z okładzinami zewnętrznymi i będą tylko ze sobą zestawiane z dokładnością do 1 cm. Po zestawieniu na wierzch wyląduje 25 modułów dachowych, dokona się reszta wykończeniówki i budynek będzie stał. Na miejscu tego przedszkola, które będzie teraz budowane, jest już istniejąca placówka i ona będzie wymieniona tak jakby w przerwie wakacyjnej. Co jeszcze można ciekawego powiedzieć o tym budynku? Ano, oprócz tego, że on jest jakby wewnątrz, ma te moduły tam konstrukcji stalowej, które pozwalają na ten transport, no to ma też bardzo dużo naturalnych materiałów i w zasadzie oblicowany jest drewnem, więc tej stali tak za dużo nie widać. Natomiast widać takie właśnie też nastawienie na naturalne materiały i zaprojektowaliśmy bardzo ciekawą elewację w nim. Lubimy takie patenty tutaj, bo one są, nie wymagają tak bardzo konserwacji i takiej technologii zaawansowanej. To jest elewacja, która zacienia okna i jest tak wymierzona, żeby dawała cień w lecie, a w zimie wpuszczała słońce do środka i dogrzewała, żeby to słońce dogrzewało te wnętrza, które będą tam funkcjonowały. Więc zaprojektowaliśmy takie pasywne rozwiązanie. Pasywne, czyli takie, które wiecie, nie wymaga sterowania, nie wymaga jakiejś aktywności. To jest takie... pasywne rozwiązania są trochę idiot friendly. Po prostu je raz się kupuje i działają. Bez dalszego takiej dużej troski. No więc w tym przypadku rozwiązanie pasywne jest takie, że elewacja powstanie raz i będzie już zapewniała regulację światła, dopóki będzie istnieć. Co jeszcze tam ciekawego jest? No, budynek jest zbudowany w takiej idei, że jest wokół drzewa. Drzewo sadzimy na środku, wokół ten budynek je otacza. Chcieliśmy, żeby dzieci po prostu miały taki kontakt symboliczny nawet z tym drzewem. No i jeszcze jedna rzecz, taka, która budzi trochę zastrzeżeń. Mianowicie zaprojektowaliśmy, tak też zapożyczając trochę z duńskich doświadczeń, okna takie wewnątrz, żeby dzieci w budynku widziały maszynownie, instalatornie, ze wszystkimi pompami, tam rurami i tak dalej, i żeby miały takie samo okno do kuchni, gdzie się przygotowuje posiłki. Niech sobie patrzą, jak maszynownia pięknie tam pika jakimiś światełkami. To po prostu ten budynek jest też takim bardzo skomplikowanym organizmem, jeżeli się go jakby tak przetnie, to on jest trochę taki właśnie jak... No jak organizm, jak żywy organizm. Ma jakieś serce, które tam płuca pompujące. Ma strukturę, kości jakieś swoje, jakąś skórę okładzinową. Kiedyś usłyszałem taką metaforę i wydaje mi się, że w przypadku tego budynku jest ona bardzo celna i taka dość zbliżona do rzeczywistości. Także tak, zrobiliśmy takie dwie rzeczy. I mam nadzieję, że będą one bezboleśnie już do realizacji zmierzały. No i zamierzamy więcej. To znaczy oczywiście zamierzamy więcej, akomodujemy się tu coraz lepiej chyba na tym rynku polskim. Więc jakby ktoś z Was chciał podobne rzeczy, to już wiecie do kogo. A jak nie chcecie podobnych rzeczy, to i tak możecie śledzić, bo to jest bardzo ciekawe. Postaram się w następnych odcinkach trochę bardziej merytorycznie na temat tego, czym jest architektura ekologiczna. Bo jest strasznie dużo mitów na ten temat i strasznie dużo bzdur ludzie uważają, więc postaram się wyczyścić wam trochę te przekonania. Mam nadzieję, że będę w stanie to jakoś zrobić. A, już wiem w takim razie, o czym będzie następny odcinek. O greenwashingu, czyli o tym, jak upudrować swój projekt, żeby wydawał się ekologiczny, a taki nie był. Spróbujemy wam to jakoś pokazać. Do usłyszenia!